tak jak się bada ten temat przywództwa, ja miałem okazję go tak od strony też naukowej trochę przebadać, to nie ma jednej definicji uniwersalnej przywództwa. Nie ma jednego opisu, czy jednej definicji, która by zamykała ten temat, prawda? Więc albo są grupy takich definicji, które skupiają się na osobie przywódcy, czyli to chodzi o właśnie tą charyzmę, chodzi o pewne konkretne jakieś tam kompetencje. I to jest pewna grupa właśnie definicji przywództwa. Inna grupa definicji przywództwa, można ją zamknąć w takim stwierdzeniu, przywództwo pozycjonalne, tak, związane z pozycją, stanowiskiem, które pełnimy. A jeszcze trzecia grupa takich definicji związanych z przywództwem, to dotyczy właśnie skupienia na wynikach i rezultatach, czyli celach, do których dążymy, które chcemy osiągnąć. No i tak można by wymieniać jeszcze różne te grupy definicji. Myślę, że dzisiaj skupimy się właśnie na tym wymiarze takiego służebnego przywództwa i za chwilę trochę więcej o tym powiemy. Ale jeszcze jedno pytanie chciałem wam zadać. Już nie musimy tutaj na karteczkach tego zapisywać. Ale jakie są trzy największe pokusy lidera? Tutaj gdzieś pojawiły się też te słowa tak gdzieś pomiędzy, ale jakie mogą być trzy takie największe pokusy lidera? Kogoś, kto jest przywódcą, kogoś, kto przewodzi. Tylko trzy, tak? Jakbyśmy mieli wybrać? Władza? Super. Super. Mhm. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze? Samopoczucie, że wiem lepiej. Samopoczucie, że wiem lepiej, skupienie na sobie, na swojej wiedzy. Siła. Siła, tak jest. Tak jest. Ja mówię, ten brak chęci dzielenia się odpowiedzialnością, czyli to wydawałoby się nawet dobre czasami, tak, że skupiam odpowiedzialność na sobie, a moim zdaniem no, nie do końca, jeśli tą odpowiedzialnością też się nie dzielę i nie ma takiego współodpowiedzialności. Dokładnie. Robię wszystko właśnie, żeby i za wszystko czuję się odpowiedzialny. Aha. Takie bycie najważniejszym, bycie w centrum cały czas gdzieś niezbędnym. Tak, to jest to odejście od praktyki, tak? Tutaj mamy decyzje, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo już doszliśmy do tej praktyki, której nasz limit cały czas jest. Aha. Super, fajnie. To ja zasugeruję trzy takie odpowiedzi. Ktoś właśnie przepadał i zasugerował trzy odpowiedzi takie. Ktoś też pokrywał, że pokusa numer jeden to jest bycie samowystarczalnym, czyli poleganie tylko na sobie. Tak? Jestem liderem, ja wiem, jestem samowystarczalny, więc inni muszą po prostu polegać na mnie w pewnym wymiarze. Druga pokusa to jest tak działać spektakularnie w tym wymiarze tworzenia takiej mentalności gwiazdy. Rozumiecie? Ja jestem gwiazdą, ja muszę być w centrum uwagi, cały świat skupia się wokół mnie. To ja, będąc liderem, jestem na tym piedestale i koniec. No a trzecia rzecz, to ta, która się tutaj na początku od razu też pojawiła w tych stwierdzeniach, to jest jakby mieć władzę. Że to jest kluczem do tego przywództwa. Także to są takie trzy gdzieś pokusy. Kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie w tym kontekście. To, jak używasz władzy, jest miarą twojego przywództwa. Bo z władzy można korzystać na różne sposoby. Chciałbym zrobić jeszcze jedną taką rzecz. Byś mógł, Matek. Być może niektórzy z was znają takie ćwiczenie z sześcioma kropkami. Nie podpowiadajcie, jak znacie. A, dziewięć, przepraszam. Żeby się w oczach. Chcę prosić o powtórzenie tej drugiej pokusy. Drugiej pokusy? Tak. Działać spektakularnie. Mentalność gwiazdy. Znaczy, że gwiazdorzy. Jedno, pierwsze to jest, wiecie, Superman, bycie samowystarczalnym,
mentalność gwiazdy to jest taki gwiazdor, a trzecie to jest władza. Tak? I słuchajcie, wasze zadanie jest takie, aby patrząc na te 9 kropek, połączyć je w taki sposób, czterema liniami, nie odrywając ręki, po prostu czterema prostymi liniami. Wszystkie te kropki połączyć. Czterema prostymi liniami. Zapewniam was, da się. Aha. Żeby wszystkie połączyć, ale tylko cztery linie. Dokładnie, trzeba wyjść poza schemat. To, co się dzieje zwykle, kiedy mamy takie coś, ktoś mówi, że mamy to połączyć razem, to w jaki sposób my myślimy o tym? No myślimy schematem, bo co my tutaj widzimy? Widzimy kropki, które trzeba jakoś połączyć, tak? A tak naprawdę wystarczy wyjść poza schemat, tak? Czyli, bo ja nie powiedziałem, że trzeba połączyć te kropki nie wychodząc poza nie, tak? Czyli tutaj zobaczcie, rysujemy linię prostą tutaj, wychodzimy tutaj, tutaj i tutaj, mamy połączenie wszystkich kropek, tak? Korzystając właśnie, powiedzmy, z tego ćwiczenia. I dlaczego chciałem, żebyśmy to zrobili, ćwiczenie, w kontekście tego służebnego przywództwa? Bo to służebne przywództwo, z mojej perspektywy, jest właśnie takim trochę wyjściem poza pewien schemat, który funkcjonuje. Pewnych stereotypów przywództwa, że przywództwo to jest tylko właśnie to są te rzeczy, bycie samowystarczalnym, muszę być spektakularny, że w przywództwie chodzi o moją władzę. I teraz, kiedy słyszymy takie te słowa, służebne przywództwo, czasami to się nam nie łączy, tak? Bo to brzmi trochę jak taki paradoks, jak taki kontrast. Służebne i przywództwo. No bo jak można to połączyć? Czym nam się kojarzy służebne? Jak słyszymy takie słowo służebne? Że komuś służymy, tak? Z podwładnym, z byciem podwładnym, tak? A przywództwo? Odwrotnie, prawda? Z zarządzaniem, byciem z przodu, nadawaniem wizji, nadawaniem pewnego kierunku. I to jest właśnie coś, co można odkreślić właśnie pewnym takim paradoksem służebnego przywództwa, bo to się ze sobą łączy. Musimy wyjść poza schemat naszego myślenia, aby to zrozumieć, że to jest przywództwo, to tutaj mówimy o takim wymiarze tym wizyjnym, strategicznym, nadającym kierunek, a służebne w tym wymiarze operacyjnym, czyli implementacji tego, w jaki sposób to wprowadzamy. Ten termin tak w świecie biznesu zaczął wprowadzać Robert Greenleaf od 1970 roku. I tak naprawdę on zaczął wprowadzać to i później to się poszło coraz gdzieś szerzej. I tak naprawdę w tej koncepcji chodzi o sposób, w jaki nie chodzi o to, że przestajemy być liderami, czyli że tracimy ten obraz wizji, kierowania, wyznaczania pewnych rzeczy, ale chodzi o sposób współpracy, w jaki sposób to tworzymy, w jaki sposób przewodzimy. Chodzi bardziej o pewną postawę i sposób zaangażowania zespołu, sposób zaangażowania ludzi, z którymi współpracujemy. Tak naprawdę chodzi tutaj o nasze gdzieś ostatecznie motywacje, cele, które nam w tym wszystkim przyświecają. I ja chciałbym powiedzieć trochę o swoim doświadczeniu, dlaczego to dla mnie akurat gdzieś jest
ważne, istotne. Zapraszam za chwilę Bartka, żeby też opowiedział o swojej perspektywie. Ale ja przez 11 lat pracowałem w organizacji, która, no, powiedziałbym, nie miała zbyt wiele wspólnego z czymś, co można by nazwać turkusową praktyką, a do tego problem polegał na tym, że na zewnątrz ta organizacja była prezentowana w sposób, który wskazywałby na pewne wartości działania, a kiedy się było w środku, a ja tam byłem jednym właśnie z osób, które kierowała pewnym zespołem, to nasze szefostwo miało zupełnie inne standardy w stosunku do tutaj działań tych wewnętrznych, a inaczej to wyglądało na zewnątrz. Więc musiałem żyć trochę w takim świecie, gdzie właśnie ta hierarchiczność była bardzo jasna i przejrzysta. I tutaj właśnie będąc kimś, kto kieruje gdzieś tam swoim zespołem, ma swoją inicjatywę, swoje działania, często musiałem się zdzierać z taką właśnie rzeczywistością, która właśnie odbiegała od tego, co było prezentowane na zewnątrz. Więc udało się osiągać pewne wyniki, udało się realizować cele, ale ja osobiście coraz bardziej się męczyłem w tej strukturze, bo mi zależało na czymś innym. I w pewnym momencie natrafiłem na pewnego człowieka, który zaczął mi zadawać pytania. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, to było moje pierwsze takie doświadczenie coachingu, gdzie pewien znajomy, przyjaciel, starszy, doświadczony mentor zaczął zadawać mi po prostu pytania. I w pewnym momencie jedno z tych pytań właśnie tak mocno do mnie osobiście też dotarło. I to było takie pytanie, czy chcesz żyć według scenariusza, który napiszą dla ciebie inni, czy chcesz tworzyć historię? I do mnie to osobiście dotarło, bo byłem wtedy w Izraelu, prowadziłem konferencję, wydarzenie międzynarodowe i myślałem o tym, miałem taki czas przestrzeni oderwania i kiedy wróciłem, to słuchajcie, złożyłem wymówienie w tym miejscu z tym założeniem, tam miałem 3 miesiące oczywiście okresu, z tym założeniem, że będę pracował nad tym, co jest we mnie, na czym mi zależy, nad tworzeniem nowej rzeczy w oparciu o to, na czym mi zależało. I w ten sposób właśnie urodził się ten nasz Instytut Rozwoju Złote Jabłko. Organizacja, która zajmuje się właśnie wspieraniem innych w rozwoju. Pracujemy z zespołami, liderami, w szeroko rozumianym tutaj rozwoju, w różnych takich projektach, w których możemy brać udział. Ale to, co dla mnie jest ważne, to właśnie ten kierunek, ta zmiana, która gdzieś nastąpiła. I żeby nie być takim trochę gołosłownym, to poproszę teraz Bartka, aby podzielił się historią, jak my się spotkaliśmy. Bartek dzisiaj ma swoją organizację, którą prowadzi, ale też jest moim współpracownikiem, jest kierownikiem jednego z tutaj naszych działów, którym się zajmujemy. Ale chciałbym, żeby Bartek trochę opowiedział o naszym spotkaniu i jak to się rozwinęło, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak to się zadziało w praktyce, to służebne przywództwo. Słuchajcie, dobrze jest być w fajnym miejscu, prawda? Z tej strony mówi. Z tamtej strony, ekstra, no właśnie. Dobrze jest być w fajnym miejscu, dobrze jest tutaj rozmawiać o pewnych rzeczach, ale to służebne przywództwo, ono zazwyczaj jest wytapiane poprzez trudne sytuacje, w trudnych okolicznościach, tak? Nie wiem, jak wy budujecie w swoich organizacjach, czy w swoich miejscach zespół, ale zazwyczaj do pewnych rzeczy dochodzi się poprzez jakieś cierpienie, poprzez coś, co było niewygodne, trudne i mówimy, chyba my nawet bardziej wiemy, czego my nie chcemy w naszym zespole albo w naszym przywództwie, bardziej niż
czego pragniemy w tym przywództwie. 2,5-3 lata temu ja spotkałem się w takim miejscu w moim życiu, gdzie właściwie wydawało mi się, że ja tylko wiem, czego ja nie chcę w tym przywództwie, czyli nie chcę tego, co mam teraz. Byłem przywódcą pewnej organizacji, jestem pastorem też kościoła protestanckiego od 10 lat i po prostu w miejscu, w którym byłem, powiedziałem, mam tego dość. Nie jestem w stanie iść dalej, dlatego że wszystko mnie irytuje, wszystko mnie wkurza, wszystko nie jest tak, jakbym chciał być. Mieliśmy zespół liderów, mieliśmy zespół wolontariuszy, zespół pracowników. W kościele protestanckim wygląda to troszeczkę inaczej, dlatego że te finanse są, tak jak w normalnej firmie, są z góry założone, pracownicy są opłacani na takich samych zasadach umowy i wszystko jak normalne przedsiębiorstwo czy normalna rzecz. Nie ma jakichś takich dodatkowych wpływów, masz pensję i są pewne zadania do wykonania. Więc kiedy mówię z racji tego doświadczenia, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że to też jakby wygląda jak w normalnym przedsiębiorstwie, jeżeli chodzi o tą kwestię wynagrodzenia. Ja jako osoba odpowiedzialna, jako szef, jako lider, jako pastor, sam ustanawiałem pewne rzeczy i pewnych ludzi. Niestety znalazłem się w miejscu, które z jednej strony było wielkim potencjałem, dlatego że Wrocław jest wielkim potencjałem tutaj, a z drugiej strony objąłem w posiadanie miejsce, które swoją mentalnością, przyzwyczajeniami i różnego rodzaju rzeczami była jeszcze, no nie wiem, w latach 70. ubiegłego wieku. W naszych organizacjach wygląda to w ten sposób, że kiedy przejmujesz coś takiego, to przejmujesz z całym dobrodziejstwem i wtedy można coś tam zmieniać. My nazywamy to przesuwasz pianino o 10 cm każdego dnia. Nie wiem, czy znacie taką historię przywódcy, który został dyrektorem pewnej organizacji i w samym holu tej organizacji, oczywiście ta organizacja polegała na tym, że zarząd wybierał tego przywódcę, zarząd wybierał tego dyrektora, stało stare pianino rozwalone i on któregoś dnia wpadł na pozycję, wiecie, usuńcie to, zrobimy piękny hol, zrobimy fajnie, po czym po 2 tygodniach członkowie zarządu usunęli go z funkcji dyrektora. Gdzieś po jakimś czasie, po 2 czy 3 latach, zatrudnili kogoś innego, po 2 czy 3 latach jakiś jubileusz był, wiecie, jakieś coś tam i organizacja zaprosiła też swoich byłych pracowników na to, włącznie z nimi. I on wchodzi tam, patrzy, a tam tego pianina nie ma i pyta się tego nowego dyrektora, mówi, stary, jak ty to zrobiłeś, że tego pianina nie ma, a ty cały czas jesteś na tym miejscu dyrektora? On mówi, wiesz, przesuwałem to pianino każdego dnia o 10 cm, tak, w stronę wyjścia. Ja znalazłem się w takim miejscu frustracji, dlatego że zauważyłem, że już jest ściana, nie jestem dalej w stanie przesunąć nic. I wtedy poznałem Wojtka, Wojtka, który zauważył mnie i powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz, widzę ten potencjał w tobie, jestem gotów w ciebie zainwestować, jestem gotów spotkać się z tobą, jestem gotów przerobić pewne rzeczy. I zaczęliśmy taki proces coachingowy. Na początku wyglądało to tak, że spotykaliśmy się regularnie co dwa tygodnie. Wyglądało to troszeczkę tak, z jednej strony przyjaźń, relacje, ale z drugiej strony też bardzo konkretne rzeczy do zastosowania w życiu. Po pół roku, w którymś momencie Wojtek mówi, wiesz, spoko, już nie musisz mi za to płacić. Po prostu my jesteśmy na innej relacji już. Jesteśmy na tej relacji partnerskiej. Po jakimś czasie zaprosił mnie do współpracy w swojej firmie i dzisiaj mogę być jego jednym z pracowników, a z drugiej strony być też odpowiedzialnym za różnego rodzaju rzeczy i etyka naszej pracy jest właśnie tą etyką służebnego przywództwa. Wojtek jako szef organizuje pracę tak, abym ja mógł z moimi talentami odnosić sukces. I kiedy ja odnoszę z moimi talentami sukces, jest to sukces Złotego Jabłka, jest to sukces Wojtka, jest to sukces jego działalności, pomimo tego, że ja czuję się bardzo mocno odpowiedzialny za to. Dlaczego jest to możliwe i dlaczego było to możliwe? Po pierwsze, autorytet. Wojtek nigdy nie musiał zabiegać o ten autorytet. Wydaje mi się, że w tym służebnym przywództwie ważne jest to, abyśmy my wiedzieli, kim my jesteśmy. Bardzo często, co chwilę, ciągle musimy udowadniać wszystkim dookoła, kim jesteśmy, jaka jest nasza pozycja. Myślę, że w moim życiu, w mojej służbie, zrozumienie tego, że nie muszę nic nikomu udowadniać,
ale wiem, kim jestem, wiem, jakie mam obdarowanie. Postawiło mnie też w takim miejscu takiego relaksu pracy. Takiego miejsca, w którym inni zaczęli też się czuć dobrze. Moi liderzy, osoby, których ja sam powoływałem. W tym czasie też zdecydowałem o tym, że powołamy do życia zupełnie nową, taką nowoczesną, można powiedzieć, parafię. Zaczęliśmy 20 marca tego roku od 12 osób. W tej chwili jest nas niemal setka po iluś tam miesiącach, co w naszym środowisku w Polsce jest nie do ogarnięcia. Jak to możliwe w ogóle, tak? W takiej mniejszości wyznaniowej, gdzie 45 wolontariuszy nie dostaje żadnych pieniążków za to, 14 liderów nie dostaje żadnych pieniążków za to i właściwie ja nawet dopiero w tym miesiącu jakieś pierwsze wynagrodzenie dostałem, a tak do tej pory też nic. Jak zrobić, jak to jest możliwe, żeby te wszystkie rzeczy działały, żeby ci ludzie chcieli? W tej chwili mamy taki ciekawy projekt, słuchajcie, remontujemy swoją własną salę. Nie mamy ani żadnej firmy, która nam to robi. Wszyscy pracownicy robią to po godzinach. Cały nasz zespół jest w to zaangażowany. Pragnie to robić. Jedyną różnicą w celu jest to, że nie zrobimy tego w 3 tygodnie, tylko zrobimy to w 2 miesiące, bo ludzie robią to po pracy. Nie dostają za to wynagrodzenia, a jednak chcą. Nauczyłem się tego od Wojtka. Przy Wojtku ja mogłem zacząć odnosić sukces. Moje talenty mogły w końcu zacząć funkcjonować i ja też nabrałem pewnej pewności siebie. Wojtek jest w wielu rzeczach lepszy dużo ode mnie, ale honoruje również te rzeczy, w których ja jestem lepszy, co wcale nie znaczy, że on nie jest moim szefem, jest dalej moim szefem. I kiedy ja w mojej organizacji zacząłem robić bardzo podobnie, co to znaczy? Po pierwsze, odnalazłem potencjał ludzi. Po drugie, odnalazłem ich talenty, które w wielu przypadkach są dużo lepsze niż moje. Potrafią dużo lepiej pewne rzeczy zrobić i to jest taka pewna uczciwość też przy sobie. I po trzecie to, że dałem im tą odpowiedzialność i uznałem ich talenty, ich wyższość, że ej, to jest to, tego chcę, znasz się na tym lepiej, oddaję ci odpowiedzialność w tej kwestii, bo ty to przygotujesz lepiej, co też często towarzyszyło takim, ja bym to zrobił inaczej, ale rozumiem, że ty wiesz lepiej, tak, spowodowało, że ich szacunek do mnie jako przywódcy wzrósł. On wcale nie zmalał. On wzrósł. Wojtek nauczył mnie też pewnej rzeczy. Kiedy popełniamy błędy jako przywódcy, mamy taką tendencję robienia wokół siebie takiej przestrzeni, która tak zachachmęce, że na koniec wyjdzie, że to nie był błąd. Tak? Że zrzucę na kogoś. Tak będę lawirował dookoła, żeby tylko nie powiedzieć tych magicznych słów przepraszam zespołowi. Nauczyłem się to, że kiedy mój autorytet nie jest zachwiany i nie muszę o niego walczyć, to słowa przepraszam dla zespołu, w którym pracujemy, spotykamy się w ten sposób, mówię okej, słuchajcie, sorry, zróbmy to inaczej, powodują, że mój autorytet jest większa jako przywódcy. Wiecie, to był dla mnie szok, bo ja byłem uczony w szkole handlowej i wszędzie dookoła, że tego się nie robi. Nie rób nigdy, a już na forum to już zapomnij. Tracisz wszystko, a w praktyce dzisiaj tego turkusu, tych wartości okazuje się, że zespół liderów, który jest ze mną po tym spotkaniu, kiedy musiałem przyznać się, okej, to było rzeczywiście źle, co zrobiliśmy, zróbmy teraz to inaczej, spieli się, autorytet wzrósł, zrobił różne rzeczy. To wszystko też dzięki temu, że ktoś kiedyś się ze mną spotkał w miejscu mojego kryzysu. W miejscu mojej frustracji, w miejscu ten, zainwestował, pokazał, że można inaczej i dzisiaj ja mogę to robić inaczej. I myślę sobie, że to śniadanie dzisiaj, to co my mamy tutaj, ono jest niesamowite. Dlatego, że my szukamy takiej inspiracji, szukamy innych rozwiązań i ktoś musiał mi to powiedzieć, Bartek, jest droga, to jest dobra droga, wypróbuj, sprawdź. I fajnie, że dzisiaj możemy o tym rozmawiać, bo my to, co chcemy zainspirować, was zachęcić, to kiedy budujemy zespoły ludzi, zespoły przywódców, zespoły liderów, pracy, działań, ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o złote jabłko, to mamy konkretne cele, konkretne zadanie, konkretne eventy do przygotowania, projekty, szkołę, którą prowadzimy, jakieś inne rzeczy. Tego jest naprawdę
naprawdę bardzo dużo na skalę kraju, szkoła nawet na skalę gdzieś tam świata. I tak samo w kościele, który prowadzę, musimy zrozumieć tą różnicę między kościołem protestanckim a kościołem naszej mentalności, tak? To jest jak dobrze działająca organizacja, gdzie też są cele, zadania do wykonania, projekty do zrealizowania, wizja do przekazania i tak dalej, gdzie budujemy ten zespół ludzi w oparciu o te zasady turkusu, powoduje to, że ci ludzie, którzy są w nas, pomimo tego, że mają lepsze talenty, umiejętności i tak dalej, one potrzebują takiego środowiska i naszego przywództwa, które pozwoli im w tym się realizować. Moim zadaniem dzisiaj jako lidera, jako tego pierwszego, który stoi na czele, jest stworzenie środowiska mojej pracy tak, żeby ci ludzie odnosili sukces, bo ich sukces jest moim sukcesem. I troszeczkę się ogrzewam przy tym. Chociaż często nie jestem w stanie im nawet pomóc. Dlaczego? Bo oni mają dużo lepszą wiedzę. Ja mogę tylko przeszkadzać w pewnej materii, w pewnych dziedzinach, nie muszę się na wszystkim znać. To też było odkrycie. Wojtek mi powiedział: Bartek, nie musisz się na wszystkim znać. Musisz znajdź ludzi, którzy się na tym znają. Nie musisz być, po prostu stwórz przestrzeń dookoła siebie, w którym ci ludzie z tymi talentami będą wzrastać. I myślę sobie, że niezależnie od tego, czy to jest fundacja, korporacja, kościół, rodzina, myślę sobie, że przywództwo też polega na tym, to turkusowe przywództwo na tym, że my dbamy o to środowisko wzrostu tych ludzi. To jest środowisko wzrostu. To jest służebne. Więc ja przygotowuję miejsce na to, abyś ty mógł wzrastać. Co odwdzięcza się? No, dużym autorytetem, wdzięcznością i ciekawymi relacjami. Wiecie, dzisiaj z moimi relacje, jakie mam z Wojtkiem, one są relacjami już po 3 latach znajomości. Ale to są relacje wzajemnego szacunku. To są relacje, to są relacje, w których ja pragnę przebywać, bo ja wiem, że ja jestem w stanie się rozwijać. Nawet ostatnio, kiedy byliśmy w Krakowie na szkoleniu, zaczęliśmy sobie marzyć. Wiecie, pracownik z szefem zaczyna sobie marzyć o firmie. To są ciekawe rzeczy. Nie myślałem, że będę mógł tak sobie marzyć. Raczej wyglądałem, byłem przyzwyczajony do tego, że szef mówi, trzeba zrobić to, okej, robimy to i z tego cię później rozlicza, tak? I później następne rzeczy i z tego cię rozlicza. O, super, fajnie, premia, niestety nie fajnie, trzeba to powtórzyć, zrobić inaczej. A tutaj siedzimy i zaczynamy marzyć o miejscu i zaczynam mówić o tym miejscu tak, jakby ono było moje, tak? I to, co zauważyłem ciekawego właśnie w kościele, który prowadzę, w tym wzroście, który dla mnie tak trudno jest nawet do zdefiniowania teraz, bo jest chyba za mało czasu, to jest to, że ci ludzie, ci liderzy i wolontariusze, którzy są, oni zaczynają o tym miejscu mówić jako o swoim miejscu. Wiecie, dla mnie to było niesamowite. Z Łukaszem znamy się całkiem niedawno. I nagle patrzę, on puka, mówi: cześć. Patrzę na jego wygląd, mówię: gdzie ty masz marynarkę? Gdzie ty masz eleganckie jakieś? Mówi: przyszedłem pomóc tam na budowie. Ej, ale wiesz, że to nie jest płatne, tak? Wiesz, że tu my... Tak, chcę wam pomóc. Okej. Bo musimy mieć fajne miejsce. I wiecie, to słowo musimy mieć, a nie musicie mieć, albo ktoś mi kazał, ono mi dużo mówi, jak szybko ludzie utożsamią się z takim przywództwem i jak szybko zaczną mnie traktować jak swoje. A uwierzcie mi, kiedy człowiek zaczyna traktować miejsce swojej pracy jak swoje, to będzie chciał jak najlepiej dla tego miejsca. To się nam opłaca. Samozarządzanie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o upełnomocnienie, to robimy to na poziomie zieleni, żeby dojść do turkusu. Tak, tak. Te praktyki, to, że szef i tak dalej, to jeszcze nie jest turkus. No tak. Ale same praktyki od strony dojścia, jeżeli tego nie będziemy robić, nie będziemy się zmieniać w środku, nie dojdziemy. Nie dojdziemy do tego. Tylko tak. W kontekście, jak mówimy, turkus i... Mm-hmm.
Tak, tak, tak. Jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że my się tak strasznie na świecie teraz koncentrujemy na tym turkusie, tak, że wszyscy od razu turkusowo. Wszyscy znają organizację turkusową, to jest jeden kolor. No. Ale nikt nie rozumie całej tej hierarchii, ona jest fajna i ona pokazuje drogę. I ja myślę, że teraz jesteśmy w erze organizacji właśnie zielonych. I to właśnie zielone organizacje pchają nas w stronę takiego, takiej całkowitej organizacji. Tak. I do zielonych organizacji powinniśmy dążyć. Nie przejdziemy sobie, nie zrobimy z standardowego banku firmy turkusowej jednym krokiem. To ja powiem inaczej. De facto, bo my tak mówimy o turkus, a podstawowe kolory to B. Wszystkie kolory są super. Naprawdę. Nawet ten czerwony. Tylko trzeba pamiętać o tym, żebyśmy byli ludźmi. Jeżeli w ramach czerwonego mamy wodza, który jest super genialny i tak dalej, ja idę za nim w czerwone, ja niczego nie potrzebuję. Okay? Podobnie jak przejdziemy poprzez paradygmaty, które są przy filarach w pozostałych kolorach, one naprawdę są super. Tylko każdy z tych kolorów ma swój cień. My się skupiamy teraz na cieniach, bo my jako ludzie nie dojrzaliśmy do pewnych rzeczy. Super. Czyli odejdźmy od kolorów. My jako ludzie jesteśmy ważni. To ja jako pastor powiem na to amen. Także ja chciałem powiedzieć właśnie tak, jeśli miałbym podsumować to służebne przywództwo jakimś jednym takim stwierdzeniem dla mnie, które by to wyrażało, co myślę idzie też w parze z tym komentarzem w kontekście podejścia do ludzi, to jest, że dla mnie to przewodzenie oznacza przewodzenie poprzez czynienie innych mocnymi. Po prostu. Jeśli tak na to spojrzymy, to jest to, w jaki sposób to działa, że ja będąc liderem, a miałem okazję i w różnych rolach występować, wspierać różnego rodzaju zespoły, zarówno w wymiarze tutaj korporacyjnym, jak i właśnie non-profit organizacji. Teraz prowadzimy akurat fundację, która działa, Instytut Rozwoju Złote Jabłko jest fundacją, ale realizujemy działania zarówno non-profit, jak i for-profit w różnych wymiarach. Coaching, mentoring, praca z zespołami, różnego rodzaju warsztaty, działania, także jakby tutaj szeroko uderzamy, ale ciągle z tą właśnie filozofią, z tym właśnie działaniem. Czasami ciężko jest się przebić, tak? Pracując właśnie z grupą w banku dużym, prowadziłem takie właśnie building a dream team, a tam po prostu inny świat, inne przestrzenie, ale powiem wam, co było piękne, że właśnie ci menadżerowie, z którymi pracowaliśmy, oni właśnie tego pragnęli, oni chcieli właśnie tego rodzaju podejścia, tylko trzeba jakby tworzyć te przestrzenie na nowo, tworzyć mentalność, to zaczyna się od nas, od naszego podejścia, od naszej postawy. Mówiliśmy o tych pokusach, które są i one są i występują i będą działać, natomiast trzeba zacząć gdzieś od siebie. I tak jak myślałem sobie, co jest ważne, jakie są umiejętności istotne w praktyce, co można jakby zrobić praktycznie, aby coś z tego wdrożyć w naszej codzienności. To może każdy zrobić w swoim wymiarze gdzieś tam wpływu. I wybrałem trzy takie rzeczy. To jest zadawanie znaczących pytań, aktywne słuchanie, no i wspieranie innych, tak? Dlaczego to jest ważne? Zacznijmy od zadawania pytań. Co daje nam zadawanie pytań? Często w roli lidera jesteśmy tymi, którzy mówią, co ma być zrobione, tak? Nadają pewne rzeczy. A co daje nam zadawanie pytań? Do czego uwalnia zadawanie pytań? Myślenie. Tak jest, do myślenia, jak najbardziej. Do inicjatywy ze strony tej osoby, która ma to zrobić. Tak jest, uwalnia do pewnej inicjatywy. Przekierowanie też odpowiedzialności za efektem. Dokładnie. Kieruje rozmowę. Dokładnie, kiedy ktoś zadaje tobie pytanie, tak? Nie mówi tylko, masz to i to, ale zada tobie pytanie, tak? Na ten temat, na temat określonego zadania, działania, wydarzenia, tak? To co to w nas uwalnia? No przede wszystkim sprawia, że my czujemy się kimś istotnym, że to ma znaczenie. Teraz pracując właśnie z millennialsami, to jest największe wyzwanie wielu pracodawców, jest wiele różnych badań dotyczących tego, podejść, ale jedna z takich istotnych rzeczy, która pociąga właśnie millennialsów, to jest właśnie to poczucie tożsamości, że to, co robię, ma znaczenie, że
czuję się gdzieś częścią tego. I tutaj właśnie często zadawanie pytań, szczególnie tych znaczących pytań, ma znaczenie. I chciałbym, słuchajcie, zrobić takie krótkie ćwiczonko. My jako Instytut wydaliśmy taką książkę takiego znanego coacha amerykańskiego, Tony Stoltzfusa, Sztuka zadawania pytań. I on ma tam taką sekcję właśnie znaczące pytania. I chciałbym, żebyśmy dosłownie przez kilka chwil w parach, to są tam właśnie z takiej sekcji wybranych kilka pytań, znaczące pytania, byśmy w parach się dobrali i po prostu zadali sobie to pytanie i posłuchali, co druga strona nam odpowie i nawzajem, posłuchali siebie nawzajem.